wizyty Ojca Świętego to był taki, bym powiedział, fundament, takie spoiwo, bym powiedział, ogólnokrajowe, tak? A jednocześnie to były też takie milowe kroki w tych naszych wewnętrznych, w tym naszym wewnętrznym dojrzewaniu, tak? 83 rok. Oczywiście pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego już była takim elementem istotnym, ale to było, wiadomo, przed strajkami, prawda? A w czasie stanu wojennego, rok 83, no to było niesamowite, bo wtedy Ojciec Święty właśnie chciał przyjechać do piekar. Wiadomo, że te piekary okazały się trochę za małe i słusznie, bo jak potem widziałem to, co się działo na lotnisku w Muchowcu, to nie wyobrażam sobie, jak to by się mogło odbyć w piekarach. Nie było to raczej możliwe z wielu względów. Ale uczestniczyłem w tych wszystkich wydarzeniach. Byłem na Muchowcu wtedy w 83 roku. Szedłem piechotą z piekar. No to było coś niesamowitego, tak? Dla mnie to było olbrzymie, wielkie przeżycie. Oczywiście takie jednorazowe, ale... Pamiętam, że moknęliśmy, schnęliśmy, zanim ten Ojciec Święty, że tak powiem, przybył do nas, tak? A później cała ta, powiedział, otoczka związana, bo same nabożeństwo, sama część liturgiczna, oczywiście jakiś tam kontakt z osobą Ojca Świętego, to wszystko było ważne, ale powiem szczerze, nie mniej ważne było to, co się działo wokół nas, wokół człowieka, ta grupa, z którą się szło, prawda, ci ludzie, prawda, te więzi, jakie powstawały w trakcie, bym powiedział, przygotowań, w trakcie drogi z powrotem, no to było coś niesamowitego. To nam powrót budowało te więzi, również więzi Solidarności, bardzo mocno, tak. To nas utwierdzało w takim przekonaniu, że jednak warto ponosić ten trud, to ryzyko, warto, że tak powiem, znosić te jakieś tam prześladowania i iść uparcie dalej, dążyć do powrotu sytuacji, że tak powiem, tak, sprzed 81 roku do relegalizacji Solidarności, do odbudowania tej, bym powiedział, sfery, tej perspektywy wolności, którą się wtedy otwarła, którą żeśmy mocno czuli, tak? To nie były tylko kwestie, że tak powiem. Ja mówię, że to było takie doświadczenie, bym powiedział, holistyczne, całościowe, tak? Takie pełne. I do tego żeśmy uparcie dążyli i tu wizyty Ojca Świętego miały fundamentalne znaczenie. I ta wizyta w 83, no i Kongres Eucharystyczny w 87 roku. On był, bym powiedział, taką '83 rok, to myśmy się tak umocnili w takim, bym powiedział, przekonaniu, ale jeszcze tak byliśmy bardzo, bardzo rozbici, bardzo głęboko w podziemiu, bardzo mocno, że tak powiem, gdzieś tam dotknięci przez tego rodzaju różnego represje, służby, prawda, które tam non-stop biegały, kontrolowały, śledziły nas, przeprowadzały rewizje czy jakieś tam przesłuchania, prawda, to myśmy byli w takim jeszcze głębokim dołku, ale 87 i Kongres Eucharystyczny to było coś, co nam pozwoliło się po prostu na nowo jakby wydostać na powierzchnię, tak. Ja w tym kongresie uczestniczyłem w pełni, byłem właściwie w kilku miejscach, na wybrzeżu byłem, w Warszawie, na tej jakby końcowej, że tak powiem, na tym zakończeniu. No praktycznie, że biorąc, jeździliśmy za Ojcem Świętym praktycznie non-stop w trakcie tego kongresu. I dla mnie to doświadczenie było kluczowe do późniejszego zaangażowania. Jeżeli chodzi o Gdańsk w 87 roku, to no to było rzeczywiście coś niesamowitego, prawda, bo tam na Zaspie wtedy, na tym mostku kapitańskim i to, co się działo wtedy na Zaspie i cała ta manifestacja po, no to była olbrzymia, bym powiedział, siła Solidarności. Też było pokazane, jak ta Solidarność jest już, że tak powiem, mocna. I ta konfrontacja później na ulicach, że tak powiem, Gdańska z samowcami,
no to już oni nie byli w stanie, że tak powiem, w żaden sposób nas jakby zniechęcić, zawrócić i cokolwiek. Ta manifestacja była pokazem olbrzymiej siły i nawet to, że nas potem rozpędzono gdzieś tam i ganiano po tych ulicach Gdańska, to już nie miało żadnego znaczenia. Myśmy zobaczyli wtedy rzeczywiście, że ta nasza praca przez te wszystkie lata od stanu wojennego wspólnie właśnie z Kościołem, tak, że ona przyniosła taki efekt, tak. I wtedy żeśmy naprawdę mocno w siebie uwierzyli, bo pamiętam, że po tym 87 roku powrót nasz na kopalnię, to już było budowanie struktury, powiedział tak, prawie że oficjalnie, tak, mimo tych represji, które nas spotykały non stop, to już wtedy, że tak powiem, przygotowaliśmy wniosek do sądu oficjalny, tak, gdzieśmy się podpisali jako komisja ta, bym powiedział, tymczasowa, taka podziemna, wszyscy z imienia i nazwiska i złożyliśmy wniosek o relegalizację Komisji Zakładowej, tak. No i wtedy ukazał się też ten słynny artykuł w Koście Niedzielnym, prawda, w którym żeśmy mocno jakby skrytykowali to, co się dzieje w górnictwie, to, co się dzieje na samej kopalni i to, co w ogóle się działo w kraju, prawda. Jakieś tam wątki były też w tym całym artykule i pod tym artykułem też żeśmy się podpisali, za co oczywiście momentalnie spotkały nas represje. Ale ten moment 87 roku i wizyta Ojca Świętego i Kongres Eucharystyczny to był olbrzymi bodziec dla całej Solidarności.